Serdecznie chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za to, że On zgromadza swój lud, bo gromadzi swój lud. Czy to jest tu na tej ziemi, czy gdziekolwiek na świecie, ludzie są zbawiani, ludzie są doprowadzani do wiary, ludzie przede wszystkim odpowiadają na Boże zaproszenie, bo każdy z nas otrzymał wspaniałe zaproszenie do tego, żeby uczestniczyć w czymś dostojnym, w czymś świętym, ale też wiecznym. Dzisiaj to jest namiastka tego wszystkiego, co będzie się działo, kiedy spotkamy Go twarzą w twarz. Ale już dzisiaj jest też wspaniała okazja do tego, abyśmy mogli Jego uwielbiać, abyśmy mogli wywyższyć Jego potężne imię. Zapraszam Mirka, naszego brata w Chrystusie, do tego, aby zaczerpnął z Bożego Słowa, żeby nas tym zachęcił. Chwała Bogu, chwała Jezusowi Chrystusowi. Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień, taki troszkę przeddzień, można powiedzieć, dnia dziecka. Chciałem, tak dzisiaj otworzyłem Pismo Święte i tak sobie pomyślałem, nie wszyscy mają tutaj w zborze dzieci. Niektórzy nie mają swoich już rodziców. Ja zostałem sierotą niedawno tu na ziemi, ale co jest radosne i co jest piękne, wszyscy mamy swojego Ojca, Ojca w niebie, Boga naszego, Wszechmogącego, który nas stworzył. I chciałbym, żeby tutaj, jeżeli rozumiem, że jeżeli się wszyscy gromadzimy, którzy przyszli na to nabożeństwo, są ludźmi wierzącymi. W związku z powyższym jesteśmy dziećmi Boga, tak? Ludzie wierzący są dziećmi Boga. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię świętego Jana, pierwszy rozdział, 12 werset. I odnośnie tego, że wierzącymi ludźmi jesteśmy, to do wierzących ludzi czytam słowo, ale uważam, że to słowo jest skierowane do wszystkich i będę zachęcał do tego, żeby prosić i nie bać się prosić Pana naszego o objawienie słowa, o objawienie prawdy, o Ducha Świętego. Ewangelia Jana 1:12, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Później pierwszy list Jana, 3 rozdział, 1-2, jeżeli otworzymy pierwszy list Jana, jest to, co chciałbym, na co w szczególny sposób zwrócić uwagę. Pierwszy list Jana 3:1-12. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Czy to nie jest wspaniałe? Czy to nie jest wspaniała obietnica? Ewangelia Łukasza, jeżeli otworzymy, tam jest o tej, co mówiłem, że nie bójmy się prosić. Słuchajcie, 11:11, łatwo zapamiętać, myślę, że warto przeczytać do 13 wersetu. Łukasza 11:11 do 13. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy poprosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I dlatego mówię, nie bójmy się, zachęcajmy się nawzajem prosić Pana Boga. Niech Jezus Chrystus tchnął w nas Ducha Świętego.
Próbujmy, wstańmy, róbmy krok wiary, poznawajmy Pismo, poznawajmy Słowo, karmy się tym jak pokarmem, wzmacniamy swoje ciało, musimy się odżywiać, żeby żyć, musimy pić też, żeby przeżyć. Strawą duchową jest Słowo Boże. I tego zachęcam, żeby jak najczęściej, nie, słuchajcie, nie chodzi o to, żeby przeczytać raz, czy nawet 5 razy, nie chodzi o to, żeby spocząć na laurach, bo ja już wszystko przeczytałem, ja wszystko wiem. Nie wiesz. Za każdym razem Pismo będzie się otwierać na nowo. Za każdym razem. Będziesz 10., 100. raz czytał ten sam werset i odkryjesz coś nowego. Jeżeli będziemy siedzieć, nie będą się nasze mięśnie rozbijać. Zanikną wręcz, jeżeli będziemy leżeć. Czy musimy być w ruchu, musimy ćwiczyć. Każdy jeden mięsień, żeby nie zaniknął. Tak. My musimy ćwiczyć mięśnia tu, serca naszego, ale w duchu, ducha naszego, żeby on cały czas się odżywiał, był pożywiony, był mocny. No a jak jest mocny, to jest i mocny w wierze. A im większa wiara, tym większa wola. Im bardziej chcemy, im większą wolę mamy, tym mamy większą wiarę. A tam, gdzie mamy wiarę, nie ma zamętu, nie ma niepokoju. Chciałbym jeszcze może przeczytać Rzymian 8. 14-17. Odnośnie tego Ducha Świętego. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Zobaczcie, jesteśmy współdziedzicami Jezusa Chrystusa, samego Jezusa Chrystusa. Jest naszym też jak bratem, jest nie tylko Bogiem, jest naszym bratem, jest naszym Królem, jest naszym Panem. On nas wybawił, On zmartwychwstał, On żyje wśród nas. On naszym jest Zbawicielem, tak? On jest tym, który daje nam światło, daje nam drogę, sam jest drogą, którą powinniśmy podążać. Ja cały czas będę zachęcał do tego, do poznawania, do czytania, do wzrostu ze Słowem, bo wiara ze słuchania się wzięła i Słowo było pierwsze było u Boga. To jest Jana 1, ale to nie teraz, na inną okazję to zostawmy. Chciałbym jeszcze przeczytać Rzymian 9:7-8, że nie wszyscy są jednak dziećmi Bożymi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz tak jest tak od Izaaka, zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Nie wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie chodzi o cielesność, nie chodzi o dosłowność. Jeżeli jesteśmy wierzący, my się na nowo narodziliśmy, myśmy się narodzili z ducha, myśmy cieleśnie umarli. Ja przy okazji dzisiejszych tam zabawy i dzieci, no jak gdyby celebrowania tego dnia tutaj dla dzieci, tutaj naszych, którzy chodzą, których kochamy, którzy są naszymi aniołkami i są blisko naszemu sercu, to sobie przy tej okazji proszę, wyobraźmy sobie, jak nas ukochał Pan Bóg, jak nas umiłował, że samego siebie oddał za nasze grzechy, za nasze choroby, wybawiając nas ze wszystkiego złego i z każdej choroby i grzechu. Bogu niech będzie chwała, Jemu niech będą dzięki. Po wieki wieków. Amen. Dziękuję. Chwała Bogu. Powstańmy, bracia i siostry. Będziemy śpiewać, grać, oddawać Bogu chwałę z głębi naszych serc. Amen.
słowo mówi, że Bóg wybrał nas jeszcze przed założeniem świata. Amen. Zanim jeszcze powstały niebiosa, zaczął istnieć świat. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nazywasz nas swoimi przyjaciółmi. Dziękujemy Ci, Panie, że w Tobie mamy życie, Królu. Wywyższamy Cię i oddajemy Tobie chwałę. Uwielbiamy Cię.
tylko Ty, gdy wszystkim życiu my. Dziś w głębi serca wyznać to chcę, Ty zdrową prawdą życiem, tylko Ty, gdy wszystkim życiu my. Życie. Biedny zaś,
I myślisz sobie, że jesteś biedny. Myślisz sobie, że wszystko, na co liczyłeś w życiu, nie wypaliło. Może czujesz się zawiedziony ludźmi, sytuacjami, tym, co cię spotkało. Ale w Bogu jest nadzieja. W Bogu jest odpowiedź. I mimo, że jesteś słaby, to On czyni cię mocnym. W Jego dziele, w Jego osobie mamy siłę. W Jego osobie mamy moc. W Jego osobie jest nadzieja. On jest naszą skałą. Dzisiejszego poranka, kiedy tu stoimy, możemy z Niego czerpać. Możemy usłyszeć Jego słowa. Możemy zanurzyć się w Jego obecności. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy w Tobie pokładać nadzieję. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś tutaj. I błogosławisz, Panie. Chcesz błogosławić, chcesz dotykać, chcesz przemieniać. Dlatego, Panie, wyznajemy, że w Tobie jesteśmy mocni, że w Tobie jesteśmy bogaci, że w Tobie jesteśmy uzdrowieni, że w Tobie jesteśmy umocnieni. Dziękujemy Ci, Jezu, i błogosławimy Ciebie, Jezu. Błogosławimy. Przemawiaj do nas, Panie, dzisiejszego poranka. Poruszaj się pośród nas. Potrzebujemy Ciebie. Yeah.
Każdy, kto przyjdzie przed Jego tron, może być święty, może być usprawiedliwiony, bo taka jest Jego łaska, taka jest Boża łaska, że posłał swego Syna na świat, aby każdy mógł przyjść do Boga Ojca i zostać usprawiedliwiony z wszelkich grzechów, oczyszczony, aby Jego wszystkie grzechy były
przebaczone, zapomniane. To jest łaska od Boga. To jest łaska od Boga. Wszelkie zło może zostać oczyszczone. Wszelka choroba może zostać w niwecz obrócona, gdyby przychodzimy do Niego. On daje łaskę. On nie zawodzi. On nie zawodzi. Musimy pójść za Nim. To jest dobra nowina, że możesz przyjść do Ojca. Mogą Twoje grzechy zostać zniszczone. To nie my sami się uświęciliśmy, to nie my sami jesteśmy dobrymi, tylko On jest dobry, On jest święty, On jest dobry, posłał swojego Syna, a my mamy życie teraz, mamy życie wieczne, mamy nowe życie w Nim, mamy Ducha Bożego i jesteśmy Nim prowadzeni. Chcemy się poddawać jeszcze więcej, jeszcze bardziej i się przemieniać na odnowienie, na podobieństwo Jego. Aby On odebrał chwałę i abyśmy mogli czynić rzeczy, które się podobają Jemu. Niech chwała będzie świętemu, temu, który uświęca i przynosi życie. Niech chwała będzie świętemu. Serca w nas żyją znów, w Tobie mamy nadzieję. Tchnąłeś w nas. Światłem w ciemności, serca w nas żyją znów, w Tobie mamy.
Panie, całe stworzenie oddaje Tobie chwałę. Góry i oceany, gwiazdy śpiewają Tobie cześć. Chóry aniołów śpiewają chwała, chwała, chwała. Zawsze jest wzruszony serc Pan wie. Wzruszony serc Pan wielki jest. Cała ziemia odda cześć, zabrzmi pies wzruszony. Cała ziemia. Cała ziemia odda
Jesteś tu, jesteś pośród nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś tu i dotykasz serc. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, leczysz każde serc. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, zmieniasz życie me. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu i odnawiasz mnie. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, czynisz cuda, jestem zdrową, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda, jestem zdrową, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Taki jesteś Ty. Taki jesteś Ty. Taki jesteś Ty, 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 taki jesteś Ty. Tego nie widzę, Ty działasz. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. Zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie widzę, Ty działasz. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie widzę, Ty działasz. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie widzę, Ty działasz. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie widzę, Ty działasz. Czasem tego nie czuję, Ty działasz. I zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. I zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Czasem tego nie
czasem tego nie czuję, ty działasz, nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz, nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Jesteś wszechmocny, ty czynisz cuda, jesteś drogą, światłem w ciemności, o tak, taki jesteś ty. Jesteś wszechmocny, ty czynisz cuda, jesteś drogą, światłem w ciemności, o tak, taki jesteś ty. Jesteś wszechmocny, ty czynisz cuda, jesteś drogą, światłem w ciemności, o tak, taki jesteś ty. Tobie za to. Wyjawiamy Twoje święte imię, Pan. Wyruszamy Cię. Przychodzimy z pieśnią chwały na usta przed Twoje oblicze, Pan. I pragniemy, abyś Ty był wywyższony i uwielbiony. Tu na tym miejscu, Pan, w naszym życiu. Błogosławimy Cię, Pan. Błogosławimy Cię. Bo jesteś cudownym Bogiem. Cudownym Królem. Wywyższamy Cię, Jezu. Ty jesteś dobry, Panie. Dałeś poznać nam swoją miłość. Halleluja, wywyższamy. Dałeś poznać swoją miłość, ale i potęgę. Uwielbiamy. Dałeś nam poznać. Jesteś ponadnaturalny. Ponad wszystko, ponad to, co widzimy często. To, co jest fizyczne. Ponad to wszystko. Ty działasz w nas. Boże, my nie dostrzegamy często. My nie dostrzegamy Twojego poruszania, Twojej ochrony. Po prostu Ciebie, że Ty jesteś. Ty jesteś wierny, jak powiedziałeś. Ty nie zostawisz nas, nie odrzucisz nigdy precz nikogo, kto do Ciebie przychodzi. Nikogo nie odrzucisz precz. A do swoich dzieci mówisz, że nie porzucę Was, będę z Wami do końca. Będę z Wami do końca na zawsze. To jest niesamowite, Ty po prostu jesteś. I my możemy nie być świadomi tego, że Ty jesteś, że to Ty działasz w naszym życiu, że to Ty nas ochraniasz przed śmiercią, że to Ty nas ochraniasz przed wszelkim złem, a to Ty po prostu jesteś, bo Ty jesteś Bogiem, Jam jest, Bogiem Jam jest, ten, który był, który jest i będzie do końca i przyjdzie. Jesteś Bogiem, Jam jest,
jeszcze bardziej poznawać. Chcę jeszcze bardziej poznawać Ciebie, Twoją dobroć, Twoją miłość. Jakim jesteś, Panie? Chcę więcej i więcej. Chcę więcej i więcej. Bo Twoja nieskończoność nie ma końca. Twoja miłość nie ma końca. Halleluja. Halleluja. Amen. Usiądźmy, Kościele, jeszcze wiele przed nami dzisiejszego dnia. Myślę, że jesteście głodni Bożego Słowa, które zaraz będziemy mogli słuchać. Amen. Wiecie, to jest tak, że niech to Słowo, którego chcemy słyszeć, którego chcemy doświadczać, niech ono przychodzi do nas i prawdziwie przez nas przemawia. Ja słyszałem, wiecie, po naszym wspólnym weekendzie, który żeśmy spędzili w ośrodku w Łapinie, wiele dobrych świadectw. Słuchajcie, moim zdaniem to jest to też właściwe, jeżeli wypowiemy, podzielimy się tym, co Pan też nam objawił, co Pan pokazał, a może czego żeśmy doświadczyli przez Jego działanie. Zachęcam tych z Was, którzy chcieliby złożyć świadectwo przed wszystkimi. No, ale to z odwagą. A, Jurek. No bardzo proszę, Jurka. Dziękuję. Upsa, dziękuję bardzo. Chwała, chwała, chwała Jezusowi. Halleluja. Już samym świadectwem jest to, że jesteśmy tutaj i że Duch Święty kruszy nas wewnątrz i zachęca do czegoś więcej. Uwielbienie jest czymś niesamowitym. Śpiew jest czymś pięknym. Sam tego doświadczam od czasu do czasu. Ale życie w duchu
w życie w duchu na co dzień i chodzenie, prowadzenie przez ducha, człowiek, który spotkał Ducha Świętego i jego mocy, on nigdy już nie będzie tęsknił za czymś innym. Pewien prześladowca, taki na nasze czasy, powiedzmy sobie, Arab, wyznający ekstremalne jakieś stronnictwo szariatu. Takie porównanie daje tylko. Nagle nawraca się. Nawraca się pod wpływem Ducha Świętego. Religijny człowiek, wariat. Wywleka ludzi wierzących z takich zgromadzeń, jak my dzisiaj mieliśmy. Pilnuje, żeby ukamienowano. Wiecie, o kim mówię? O Pawle. Paweł. Wiecie, on był prekursorem dla nas, dla żyjących w duchu chrześcijan. Coś pokazał dla każdej tak zwanej szarej eminencji. Jak życie ma wyglądać. I kiedy doświadczył Ducha Świętego w taki potężny sposób, a naprawdę został dotknięty, to mówi, w zasadzie już teraz byłem szaleńcem kiedyś, ale teraz chyba jestem większym. I nie zamierzam się cofnąć przed tym, co Duch Święty zrobił w moim życiu. I chcę to dla siebie i dla was, jako właśnie świadectwo, przeczytać. Przeczytać pewien fragment, który jest zapisany, no on jest tak, powiedzmy sobie, on jest tutaj w całej Biblii zapisany, ten fragment, ale wybiorę częściowo tylko. Z Dziejów Apostolskich. Paweł mówi tak, i oto teraz, w 20 rozdziale, 22 wersetu Dziejów Apostolskich, 20 rozdziale, 22 werset, 20 rozdział, 22 werset, Dzieje Apostolskie, dzieje. I oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Chcielibyśmy, wiecie, taki chrześcijanin, który liczy na Boże błogosławieństwo, liczy na to, że będzie miał dobre wakacje. Okej, okay. Cóż złego w dobrych wakacjach? Cóż złego w tym, że mamy ogródek, który podlewamy w naszym hobby? Cóż złego w tym, że mamy pasję latania, czy jeszcze jakąś inną pasję? Okej, okay. Wszystko jest, pańska jest ziemia i wszystko dał Pan. Nic z tym złego nie ma. Ale gdy jest wybór, przebywać z Panem w Duchu Świętym, mówię dla szaleńców, i ma jakiś tam wyjazd po prostu, no, muszę pozwiedzać, zrobić kilka zdjęć i jakoś tam no, błogosławić tym widokiem innych na Facebooku, prawda? Nie? I gdy ma ten wyjazd, to może aparat schowa do kieszeni i powie, Panie, a może coś, oprócz tego, że się wykąpię w tym morzu, to jeszcze masz coś do zrobienia. Takiego, co mi przecież już umieściłeś w sercu. Chcę zrobić coś więcej, chcę pójść dalej. Fajnie, że tu jestem, fajnie, że mam takie możliwości, że jakaś premia, trzynastka i mogę w ten sposób spędzić czas, dzięki Ci, Panie, ale ja nie mogę inaczej. Posłuchajcie, co Paweł mówi. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii, czyli dobrej nowinie, łaski. Słyszeliśmy w niedzielę o łasce. Piękny sposób. O Ewangelii łaski Bożej. Halleluja. I później sytuacja według tego postanowienia się rozwija. I w Cezarei, dociera do Cezarei, bo cały czas podróżuje Paweł. I tam spotyka Filipa, który był jednym z siedmiu.
ewangelistów i zatrzymawszy się u niego, a miał ten Filip cztery córki, dziewice, które prorokowały, a gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus. I co Agabus mu mówi? Mówi mu bardzo rozsądne słowa od Pana. Logiczne. I przyszedłszy do nas, wziął pas, zawiązał sobie nogi i ręce i rzekł, to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, mówią bracia, przyjaciela swego, prosiliśmy, zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. I płacząc, co czynisz? Przepraszam. Paweł mówi, Paweł bardziej się zapłakał. Paweł mówi, co czynicie? Płacząc i rozdzierając serce moje. Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Mówią, no co ty będziesz ryzykował, człowieku? To jest ryzyko. Jechać tam, czy tam po prostu, tam jest pewna śmierć, tam jest pewna klęska twoja. Ale był ktoś taki, kto nie ryzykował, tylko umarł. On nie ryzykował, prawda? Tam nie było ryzyka. Chętnie przyszedł, chociaż bardzo, bardzo to było trudne. I powiedział, Panie, jeżeli to tylko możliwe, oddal ten. Ale chętnie przyszedł na ziemię, żeby nas zbawić. Co to za dobra nowina, kochani? Kto przebije? Jakie wakacje? Chwała Ci, Jezu. A wtedy Paweł odrzekł to, co powiedziałem. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy mu spokój i powiedzieliśmy, niech się dzieje wola Boża. Ale była jeszcze inna sytuacja, kiedy powiedziano Pawłowi, wiesz, ty nakłaniasz Żydów do rzeczy, których nasza religia zabrania, żeby nie obrzezywali dzieci, prawda? Nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Co tu robić, bracia mówią. Rada starszych. Co tu robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś. A to sprawa miała być w Jerozolimie. Zrób więc to, co ci mówimy. Jest między nami czterech mężów, którzy uczynili ślub. Weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu i pokryj za nich koszty, aby oni mogli ostrzyc głowy. Wtedy wszyscy poznają, że to, co im o tobie powiedziano, nie odpowiada prawdzie, lecz że i ty sam przestrzegasz zakonu. Taka serdeczna rada, którzy mówią, nie uczynisz to sobie. Panu Jezusowi mówi, nie możesz tego zrobić. Nie możesz od nas odejść, nie możesz, no jakże, nie pozwól na to, iść precz ode mnie, szatanie. Dobre rady pobożnych ludzi. Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi i tego, co zadławione i nierządu. Wówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, poddał się wraz z nimi oczyszczeniu następnego dnia i wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary za każdego z nich. Widzicie, posłuchał dobrej rady braci. Ogolił swoich współplemieńców, zwyczaje zachował, ale efekt nie był wcale taki, jak oczekiwali bracia.
rozruchy w Jerozolimie i uwięzienie Pawła. Ot, taki efekt. Gdyby nie to, że Duch Święty w nim mieszkał i mieszka, gdyby nie to, że my, którzy tutaj śpiewamy, śpiewaliśmy w łapinie i mamy Ducha Świętego i mówi nam, słuchaj, musisz coś zrobić ze swoim życiem. Tak bardzo kochasz swoje życie? Jeżeli je kochasz, chcesz je zachować, musisz je stracić, musisz ogłupieć. Jeżeli chcesz naprawdę być moją ręką, moimi ustami, jeżeli poważnie, poważnie chcesz to zrobić. Trudno. Nawet jeżeli przyjdą do ciebie z dobrą radą i powiedzą, nie jedź tam, nie rób tego, po co tak daleko? Albo po co tak blisko? A co powie rodzina? Nie, oni cię odrzucą. Co powie szef w pracy? Właśnie ci ekstremiści są najbardziej umiłowani przez Pana. Amen. Szaleńcy. Słuchajcie, jak chcemy być kochani przez Pana, to jest jedyna droga tak naprawdę. Co z tego, że nawet prorok widzi? Widzę ciebie w łańcuchach. Żadne łańcuchy, żaden czołg, żadna szabla nie zwyciężyła Ducha Świętego. Ja zachęcam siebie i was dzisiaj tym krótkim świadectwem do tego, żeby być ekstremistą. Żeby być ekstremistą, dlatego że dopiero wtedy można naprawdę zbliżyć się do Boga. Dzięki temu wydarzyły się wspaniałe rzeczy. Ja tylko szczyptę z tego, co Paweł doświadczyłem, kiedy po prostu robiłem to, co jest nielogiczne. Wbrew logice. Nie wiem. Powiem wam taki malutki przykład. Kiedyś graliśmy chyba w Suwałkach na ulicy i przychodzi taki elegancko ubrany pan z krawatem i z neseserem i mówi, podoba mi się to. Jestem chrześcijaninem, mieszkam w Kanadzie i prowadzę już z całą grupą polonijną pracę misyjną wśród Polaków w górach w Brazylii. Ty byłbyś dobry asset, czyli takim byłbyś pomocnikiem naszym. I wiesz, my już mamy doświadczenie, mamy już 15 lat za sobą doświadczenia, wiemy do kogo się zgłosić. Tam po górach, no jest jak jest, nie jest to łatwy teren, ale są nasi Polacy, którzy mówią no, takim już innym językiem polskim, starodawnym, takim jak w kuchni się kiedyś rozmawiało w 1600 którymś tam roku, prawda? Ale rozumieją nasz język, podziwiają nas za to, że jesteśmy Polakami, że jeździmy do nich. Przyjedź do nas. I to pomyślałem sobie, okej. Okay. Parę lat minęło, cały czas mnie to nurtowało. Pojedź tam. Ale po co tam? My mamy jeszcze inne zaproszenia. I kiedy w końcu powiedziałam, okej, okay, Gosiu, czuję wewnątrz, w sercu, nie rozumiem, nie wiem jeszcze jak, ale jedziemy tam. Kiedy było, powiedzieliśmy temu właśnie kochanemu bratu, że jedziemy, on mówi, super, jedziemy. I przyszedł ten moment, żeby pojechać, ja już pojechałem na drugą stronę, razem z Gosią polecieliśmy na drugą stronę oceanu i już czekamy i dostajemy list. Dostajemy list, drodzy bracia, tam jeszcze, bo to jeszcze inni byli misjonarze, z powodów niezależnych od nas musimy odwołać ten wyjazd i w marcu będziemy. A to był, nie wiem, październik, my już dwa miechy byliśmy w trasie i mówię, nie, no jak to do marca? Nie wracamy, Gosiu. W międzyczasie powiedział pewien brat o takim pięknym polskim nazwisku Soroka, Dawid, mówi, słuchaj, ja, jak oni nie jadą, to nic nie szkodzi. Ja urodziłem się w Argentynie. Ja znam też hiszpański.
Miejsca, ci wszystko pokażę tam, chodź z nami. Właściwie jak, brzmiało to jak jakaś podróż turystyczna. Później następny brat, którego spotkaliśmy na koncercie gdzieś tam w Toronto i mówił nam też o tym, że wiesz, ja jestem pastorem i mi się bardzo podoba to, co robicie i ja bym też bardzo chętnie chciał, żebyście przyjechali. To było cudowne. Nawet kilka koncertów z nami był i jeszcze grał na harmonii. Także naprawdę wspaniały, że tak powiem, taki kontakt. I w końcu jeszcze jakiś trzeci był kontakt. Nie, to były te trzy kontakty, tak. Polska grupa, brat Ukrainiec pochodzenia argentyńskiego i pastor. Wspaniali ludzie. I kiedy przyszło do tego, ja powiedziałam, no dobrze, tamci już nie mogą, bo wiadomo, że coś tam się wydarzyło, to dzwonię do tego, który nas tam weźmie i mówi, że tak, że on już się szykuje. Przyjeżdżamy, bardzo dużą, długą odległość i on mówi, wiesz co, no ja bardzo chętnie, ale posłuchaj, co żona mówi. A gdzie? Był teraz w Meksyku niedawno, a kto będzie pracować? A kto będzie tutaj, prawda? Nie, absolutnie, ja go nie puszczę. Okej, okay. No to dzwonimy do pastora Sylwio. Dzwonię do pastora Sylwio i pastor Sylwio, mówię, że chcemy, że przyjeżdżamy do Brazylii. On mówi, kiedy? We wtorek. A jeszcze przedtem powiedziałem, że przyjeżdżamy do Brazylii. Mówi, o, Brazylia, welcome you. Wita was Brazylia, welcome. Cudownie. A kiedy przyjeżdżacie? Mówi, we wtorek, bo już bilety kupiłem. On mówi, o, we wtorek. Ale mój angielski nie jest tak dobry, wiesz, żeby tutaj tłumaczyć, wiesz, czy na tym, ale poczekaj, zadzwoń, wiesz co, ale znam takiego misjonarza, który mieszka 1000 kilometrów od nas tutaj i on przyjeżdża do Polaków właśnie, on będzie naprawdę wspaniały, zadzwoń jutro, ja się z nim skontaktuję. Dzwonię i on mówi, słuchaj, właśnie przyjechał tutaj, właśnie jest. On od czasu do czasu przyjechał, a u mnie w domu jest, tak się złożyło. No i mówi mi dokładnie to samo, ten właśnie brat, co mówili mi inni, że tam nie jedź, bo tam musisz mieć tak, samochód po tych górach, musisz mieć jakiegoś tłumacza, musisz mieć gdzie spać, to są góry, tam nie ma dróg, to jest po prostu, to nie jest teren tak dla turysty. I Marek mówi, kiedy powiedziałem o tym, że chcemy jechać, mówi, ty jesteś skąd? Ja mówię, jestem Jurek, to jestem gość. O, ja ciebie znam, ja słyszałem was w Elblągu na koncercie, tak, to cudownie. I co chcesz? Chcę jechać w góry. Nie jedź sam. Jest grupa taka, mówię, właśnie odmówili. Sam nie dasz rady. Ja mówię, jadę. Dobra, zadzwoń jutro. I kiedy następny dzień zadzwoniłem, to ten braciszek, który właśnie znalazł się w tym miejscu, o tej godzinie u pastora Sylwio. Duch Święty powiedział mu, weź 2 tygodnie urlopu i jedź z nimi. Jedź z nimi. I chociaż jedni powiedzieli nie, drudzy powiedzieli nie, trzeci obiecywali nam złote góry, nie ze swojej winy, ale Bóg sam po prostu widział nasze serce, że my chcemy. Kiedy tam dojechaliśmy w końcu, pojechaliśmy, Bóg zaczął działać dla nas niezwykłe świadectwo. Po prostu pokazał, w jaki sposób można iść od chaty do chaty, z góry do góry, prawda? Od tych właśnie Polaków i zwiastować im nowinę i zapraszać ich do takich 10-osobowych, malutkich kościółków, w których jest tylko rodzina. Tak jak tutaj. O. Tutaj nie jest to sama, tylko rodzina, prawda? Ale tam na przykład ojciec, nie, syn wychodzi w takim właśnie malutkim drewnianym kościele, wychodzi na pulpit, do pulpitu podchodzi i zaczyna krzyczeć. Słowo Boże, wygłasza. Oczywiście w języku portugalskim. I uczył ojca, matkę i dzieci. I swoje dzieci i syna. Modlą się pół godziny na kolanach, odwróceni, to jest taki zwyczaj, odwróceni są tyłem do krzesła i tak. I krzyczą, 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 krzyczą,
a między sobą mówią po polsku, staropolskim. I później, kiedy zaczęliśmy zapraszać ludzi, słuchajcie, do tego, żeby przychodzić, zaczęli przychodzić. 10 osób przyszło, bo Polacy przyjechali z Polski. Ksiądz nas pobłogosławił. Właśnie był festin, gdzie 7 tysięcy przyszło Polaków z gór. I mówimy, co, zagracie? Zagramy. I Gosia, jako organistka, była a mówić, że nie ma innego imienia, jak tylko Jezus, w którym jest zbawienie. Bóg zaczął otwierać nam drogę w tej wsi, gdzie mieszkaliśmy. Zaczęliśmy do innych mówić. Mówię, o, my was znamy, my was znamy. I tak kilka osób się nawracało i zaczęli pisać do nas. A kiedy znowu przyjedziecie? Kiedy znowu przyjedziecie? I pomyślałem sobie tak. Kiedy mówiono mi, nie jedź tam bez tej grupy, bo nic nie wiecie. Nic nie. Ja bardzo skracam to wszystko. Nie wiecie, jak tam, jak przetrwać w tych górach. Tam naprawdę jest nie tak. Oprócz tego, że mnie urządlił jakiś tam komarek, czy co to, nie, to nie był komar. Pająk. Ja nie zwracałem na to uwagi, ale po dwóch tygodniach patrzę, że gnije mi jeden palec, drugi, później w następnej ręce i noga też, i druga. Więc poszedłem do Italiopolis, tak to się nazywa, to miejsce. Italiańcy i Polacy, prawda, bo tam. I zrobił mi pan lekarz prześwietlenie i mówi, ja mówię, po co prześwietlenie? A on mówi, zobaczymy, czy kości nie gniją. Ja mówię, o, to aż tak? No to mówi, nie, to teraz już poważnie się modlimy. Skoro Pan posyła nas, to i daje też uzdrowienie. Po trzech dniach zniknęło. Nie patrzmy, jakiegokolwiek typu więzy nas trzymają. Idźmy jak szaleni. Naprawdę. Jedźmy, idźmy. Mamy taką zasadę z Gosią. Zrobić czy nie zrobić? Myślimy, zrobić. Jechać, nie jechać? Jechać. Zorganizować, nie zorganizować? Zorganizować. Czasami tylko przez jeden telefon, jeden e-mail może być zbawiony cały tłum ludzi. Róbmy to. Nie patrzmy na więzy, nie patrzmy na... Organizujmy w Łapinie więcej takich rzeczy. To jest moje świadectwo o Łapinie. Amen. Czy... Bardzo proszę. Moje będzie krótsze, bo Jurek wyczerpał temat. Także kochani, ja tylko od tygodnia ubolewam, bo... Teraz, żebym nie pomylił, Estera, Sandra, Sara, Noemi i wiele jeszcze sióstr opiekowało się, organizowało różne gry, zabawy, różne formy i nawet, słuchajcie, Estera nauczyła grupkę, taki mały chór, a cappello, co mieliśmy przyjemność wysłuchać. Więc ja po prostu dzisiaj wam pięknie dziękuję. Bo inwestycja w nasze dzieci, w naszą młodzież jest najważniejsza. Moje świadectwo osobiste i mojej Joanny jest takie, że już zamarzyliśmy o następnym spotkaniu. I tutaj są osoby, Monika chyba pamięta, leśne spotkania z Jezusem gdzieś tam w Kaliskach. I to, myślę, będzie przyczynkiem dla jesiennego naszego spotkania. Takie z grzybami. I z tą formą spotkań po naszych domkach, jak się spotykaliśmy, rozmawialiśmy, to było dla nas najpiękniejsze, tak zwany miód na duszę. A właściciel ośrodka, z którym rozmawiałem następnego dnia, to była chyba sobota, widać było, że był też zafascynowany, bo oni nas widzą w kamerach tam. Też był zafascynowany tymi naszymi spotkaniami, więc tam Duch Święty działał tak samo jak dzisiaj tutaj z nami. I to po prostu jest moje takie przesłanie i podziękowanie z taką namiastką, że może, kochani, spotkajmy się jakąś jesienią grzybową, czyli wskrzeszamy leśne spotkania z Jezusem. Tak, proszę, Joasiu. Ja jeszcze chciałam wam powiedzieć odnośnie tego, co Jerzyk powiedział, Ducha Świętego. Ja odczuwałam bardzo tam w Łapinie działanie Ducha Świętego i to było widoczne, słuchajcie, w każdej dziedzinie. Od samego początku, kiedy zaczęłyśmy z Anią organizować,
Duch Święty działał, myśmy się modliły i dokładnie Duch Święty nam pokazywał wskazówki, gdzie, co, jak uczynić. Nawet wyobraźcie sobie, że w czasie tej soboty koncertu służba kuchenna się zmaga z tym, to bardzo dobrze się czuła i była zachwycona. Dlatego słuchajcie, warto jest słuchać Ducha Świętego, warto się wyciszyć, tak dostroić. Duch Święty dokładnie poprowadzi w danym kierunku, bo nic z Anią nie zrobiłyśmy od siebie. Wszystko według wskazówek Ducha Świętego. I naprawdę Duch Święty, jak to ja mówię, dopiął do ostatniego guzika. Wszystko. Także was zachęcam do tego. Czy jeszcze ktoś? Monika? Zapraszam. Ja byłam na tym wyjeździe gościnnie, bo zaprosiła mnie Joanna z Jasiem. No ale po tym, co mówił Jurek, to po prostu razem z Pawłem Jurek mnie star na proch, więc muszę chwilę ochłonąć. Bardzo mnie na tym wyjeździe dotknęły świadectwa. I szczególnie świadectwo tego brata, który kroczył drogą przestępczą. I w tym świadectwie był taki motyw, że kiedy on spotkał Pana Jezusa na swojej drodze, no to postanowił, że nie będzie kraść, no i nie będzie już korzystał ze swojej lewej lenty, którą miał. No i rodzina powiedziała, no jak ty nie zamierzasz kraść i nie zamierzasz mieć lewej renty, no to z czego będziesz żył? I jakby Duch Święty przypomniał mi, że kiedy my dokonujemy takich dobrych wyborów, takich wyborów, których powinniśmy dokonywać i rzeczywiście stawiamy wszystko na jedną kartę, tak jak Jurek powiedział, to wtedy Bóg jest wierny i naprawdę Bóg nam odpowiada, ale niestety często robimy, i ja to mówię też do siebie, że zostawiamy sobie jakąś po prostu wolny taki kompromis malutki i Pana Boga próbujemy z tym kompromisem pożenić, a tak się nie da. I to mnie bardzo dotknęło. Tak, Gosiu? Bo właśnie w tym miejscu jak to możemy mówić nawet o małych rzeczach. Nikt się nie będzie czuł rozczarowany, bo mówimy w duchu i prawdzie. I nie obawiamy się, że to jest za małe. Bo dla Boga, tak jak Monika powiedziała, mały kompromisik albo coś małe, a potem z tego jest bardzo duża przeszkoda dla nas i gorzka lekcja. Dlatego ja właśnie chcę powiedzieć coś małe. Jak o 6 rano była modlitwa, ja nie wstałam, ponieważ miałam w nocy właśnie brak snu i ciężkie przeżycia ze zdrowiem fizycznym, więc wiedziałam, że rano nie wstanę, ale taki harmider się zrobił po powrocie z tej modlitwy, to była gdzieś tak godzina 7, ale taki słodki jazgot tam na dole. Oczywiście kawa pachniała już i tak dalej, a ja zamierzałam nie wstawać i dalej sobie leżeć i po prostu przeżywać swoją własną modlitwę. Ale w końcu wstałam i schodząc ze schodów, już Duch Święty dotykał mnie, że w tym jazgocie to nie jest taki jazgot cielesny, bo ludzie są głośni i krzyczą do siebie, tylko oni są dotykani przez Boga i dlatego jest tu taki jazgot. I Bóg, jak schodziłam schodami, to właśnie odebrałam w sercu, że w takiej właśnie atmosferze dzieją się cuda i uzdrowienia. Głównie uzdrowienia. Uzdrowienia. Że coś się dzieje właśnie w tym radosnym podnieceniu Bożym. Dzięki. Ktoś jeszcze? Słuchajcie, ja w ogóle jestem bardzo Bogu wdzięczny za ten czas, który żeśmy tam przeżyli. Powiem, pierwszy taki wyjazd w tym zborze, który był po prostu lekkością, bo ja wiem, dlaczego to tak, bo inni się zaangażowali bardzo.
już tu wymieniałem, to znaczy już wymieniałem, nie tu, ale to, co zrobili Janek i Joasia, ale z całą tą grupą i ci wszyscy, którzy gdzieś tam się znaleźli, ale my wszyscy też, prawda to. Ja po prostu nieraz w ogóle nie miałem ochoty się odzywać. Tak chodziłem sobie i tylko cmokałem przed Panem. Jeju, Panie, każdy by chciał oglądać i uczestniczyć w czymś takim, gdzie jeden drugiego buduje, jeden drugiego zachęca. I ja chcę więcej. Naprawdę to był dobry wspólny czas. Tak. Tak patrzę na zegar. Macie jeszcze? No to dobra, to wchodzę za kazalnicę. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie te trzy zdania, które zmieniają dużo w środku człowieka. Napisał je Paweł Apostoł. Otwórzmy list do Efezu. List do Efezjan. Pierwszy rozdział. Od 3 wiersza do 14. To są tylko trzy zdania. Nie powiem, że krótkie, ale przeczytajmy je. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy przyczyniali się do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Amen? Chciałbym ci dzisiaj powiedzieć, że musisz rozpakowywać to, kim prawdziwie jesteś. Boże Słowo, ono brzmi bardzo klarownie. Czytając je pierwszy raz, łapiesz pewne słowa, pewne stwierdzenia na różny temat o sobie, o Bogu. Ale wiecie, Boże Słowo ma swoją głębię. Ma taką głębię, która potrafi rozbudzić wnętrze, która potrafi przycisnąć nas. Także musimy coś oddać albo coś przyjąć. Nie wiem, czy masz
pewne przekonanie, że jesteś kimś ponadnaturalnym? Jesteś kimś nadnaturalnym. I mimo, że zdarzają się różnego rodzaju upadki, to on zagwarantował i tutaj w tym hymnie jest to też ujęte, zagwarantował, że wszystko zakryła jego święta krew. A on wzywa ciebie do jednego, abyś otwierał jego słowo, otwierał też swoje serce i uczył się. I po prostu uczył się, bo on ciebie zaprosił do tego, żebyś się uczył. Żebyś pokochał uczenie się, mimo że popełniasz błędy. Wiecie, tam z tyłu jest trochę dzieci, a zwłaszcza takich małych. Już za kilka miesięcy Aaron z Sylwią będą mogli oglądać, jak stawiają pierwsze kroki. I wiecie, rodzice, z tego co ja pamiętam, nie zwracają na wiele rzeczy uwagi, tylko na to, żeby mu się udało, żeby jej się udało, żeby przeszedł kawałek, żeby to nic, że bęcnie, to nic, że trochę sobie pomoże i na czworakach, ale serce rodzica jest w dziecku, jest przy nim, jest błogosławione przez rodzica. A drodzy, a Bóg, kiedy my popełniamy błędy, kiedy upadamy, ale uczymy się, jak patrzy na ciebie, jak patrzy na każdego z nas. Czy przypadkiem to nie jest również ten ojciec, który mówi, ale spróbował, ale wyszło mu, dużo mu wyszło. I stoję za nim. Wiecie, w dzieciństwie moja mama lubiała nam dawać różnego rodzaju rzeczy, smakołyki, ale kiedy zbliżał się czas, kiedy po prostu obchodziła jakiś swój dzień, to były najczęściej urodziny, to dostawaliśmy jakieś pieniążki, jakby więcej. My żeśmy mieli cel, żeśmy o tym rozmawiali. Mama ma urodziny, trzeba coś mamie sprawić. Pamiętam z rodzeństwem, żeśmy umawiali się, co kto jest w stanie kupić i takie zwykłe rzeczy, batonik, czekoladka, jakieś tam drobne, wodę kolońską, pamiętam, nie kolońską, damską jakąś, walewską wtedy to było, taką małą. Słuchajcie, mama dała po to, żeby sama otrzymać prezent. Czy wy żeście nie robili tak ze swoimi dziećmi? Bóg tak robi. Bóg daje po to, żebyś ty mu słał prezenty. Bóg najpierw wyposaża po to, żeby później rozkoszować się otrzymywaniem od ciebie. Dla takich jak my, jak ty i ja, jest, wiecie, wydzielone miejsce przed Bogiem. Wiecie jakie? Strefa pierwszej miłości. Znaleźć się tak naprawdę
blisko Jego, w Jego objęciach. Znaleźć się między przemawiającą miłością Ojca i Syna i jeszcze z delikatną presją Ducha Świętego na sobie, oznajmiającego przez cały czas, że jestem z Tobą. Jestem ze swoim pokojem z Tobą. Jestem ze swoją miłością w pełni z Tobą. Jak jesteś poznany w niebie? W niebie. Jak Ciebie niebo zna? Zastanawiałeś się kiedyś? Bo Bóg dokładnie z tej perspektywy do Ciebie mówi. On wie o obciążeniu ziemskim, jednak zawsze będzie przemawiał do Ciebie z perspektywy nieba. Jak jesteś znany w niebie, w zderzeniu, co myślą o Tobie tutaj na ziemi, bo na ziemi różne rzeczy, różnych rzeczy będziemy doświadczać. Ale co niebo o Tobie myśli? Wiecie, Mojżesz chciał dowiedzieć się, co Bóg na jego temat mówił, bo od ludzi musiał uciekać. Ludzie mu powiedzieli, co myślą na jego temat. A Bogu nawet nie przeszkadzało to, że zamordował człowieka. Prawda? Niesamowite to jest, że Bóg potrafi użyć każdego. Nawet mordercę? Wow. Wow. Jak ważnym jest, aby dowiedzieć się, co niebo o mnie mówi. Aby z tego zaczerpnąć swoją tożsamość. Bo to mało istotne, co mówią ludzie w stosunku do tego, co mówi On. Jesteśmy obywatelami nieba. Amen. Na ziemi. Jesteśmy obywatelami nieba. Wsłuchajmy nieba, bo niebo chce przemawiać w naszym życiu. Bóg chce przemawiać w naszym życiu. To wszystko, co On przygotował dla nas w wieczności, chce przemawiać w Twoim życiu teraz i tutaj. Kościół to zgromadzenie ludzi w Duchu Świętym. Amen? Wiemy, że jesteśmy w Chrystusie. No to zaraz. To jak powinniśmy do siebie się odnosić, o sobie myśleć. Nie względem swojego zachowania, ale według tego, kim jesteśmy w tożsamości Boga. Wiecie, jak to jest podnoszące? Jak to jest uskrzydlające? Kiedy jako Boża rodzina, Boży Kościół, myślimy o sobie jako wiecznych Bożych stworzeniach. To nic, że upadamy. Nieraz jakąś przykrość komuś wyrządzimy. Ale kim jesteś? Jesteś Boży. Jesteś wieczny. Tożsamość nieba, ona musi przemawiać mocniej od czegokolwiek. Bóg, gdy mówi do nas, On będzie mówił do nas w tożsamości nieba, a nie Twojej ziemskiej tożsamości. Dlatego widzi Ciebie jako tego, który wszystko może w autorytecie i w sile Jego. Rozumiecie?
sprawa jest bardzo oczywista dla Boga. Bóg zwraca się do ciebie, zna ciebie, zna twoje różnego rodzaju ułomności, ale to mu nie przeszkadza zobaczyć ciebie jako tego, który staje w jego mocy, w jego sile, w jego wyposażeniu, w jego autorytecie. A skoro on naznacza ciebie z tym słowem, że ty możesz, bo to on mówi, no to wszystko może się wtedy dziać. Wszystko się wtedy dzieje. To wtedy, tak jak powiedziałeś, Jurku, jedziemy, nie jedziemy, jedziemy. Jedziemy. To wtedy wszystko jest możliwe. Uwierz w to. Zaufaj Jemu, skoro On tak ciebie widzi. On widzi nasze życie. I nie chce, żebyśmy żyli ziemskim życiem. Będziemy wykonywać ziemskie sprawy, ziemskie czynności, ale możemy je wykonywać jak ci, którzy są wieczni, są Boży. Bóg kocha twoją tożsamość. Wiecie, to On tą tożsamość naznaczył. Bo to Jego tożsamość jest nam potrzebna, nie nasza. Wiecie, ludzie na tym świecie oceniają siebie, swoją tożsamość jako, że coś zrobili, to co robią, to określa ich tożsamość. A Bóg naszą tożsamość pisze sobą. Sobą. To jest moje dziecko. To jest mój umiłowany syn. To jest moja córka. Musimy wyraźnie wiedzieć o tej niebiańskiej tożsamości, aby nam się chodziło łatwo na tym świecie. Bóg kocha twoją tożsamość w sobie. Bóg w twoim życiu będzie działał zawsze na dwa sposoby. Po pierwsze, przez spotkanie, a po drugie, przez proces. Dwa sposoby Bożego działania. Bóg chce spotykać nas i objawiać, kim jesteśmy. Objawiać, kim jesteśmy, ale On działa też w procesie naszego całego życia, w którym też objawia się Jego powołanie, Jego tak naprawdę wyposażenie każdego z nas. Bóg będzie działał przez spotkanie. Wszyscy Boży mężowie mieli spotkanie z Panem. Ty też miałeś spotkanie z Panem. A może nie jedno już, ale tak naprawdę w naszym życiu jest ważny też proces. Proces, w którym my chodzimy z Nim. Jeżeli będziemy chodzić w swojej świadomości, marnujemy sposobność. Musimy uczyć się chodzić w Jego wyposażeniu. Wiecie, życie w duchu to tak naprawdę królowanie w życiu. Pamiętacie list do Rzymian, 5 rozdział? Boże Słowo mówi, że przez obfitość Bożej łaski, daru usprawiedliwienia będziemy chodzić w tym życiu królując. Królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Wiecie, aby wypełnić swoje powołanie, potrzebujemy
poznać i tak naprawdę wsiąknąć w prawdę o sobie, ale o sobie, który... Kim jestem? Kim Bóg mnie uczynił? Wiecie, ten pierwszy fragment listu do Efezjan jest rozwalający. Tu jest powiedziane, zobaczcie, o tym, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Wybrał nas do tego, abyśmy byli świętymi Jego. Abyśmy byli nienaganni przed obliczem Jego. Czy słyszycie to? Abyśmy byli nienaganni przed obliczem Jego. On, patrząc na Twoje życie, On widzi swojego synka umiłowanego, swoją córunię kochaną. To nie jest tak, jak my po ludzku myślimy, że Bóg patrzy na nas i nieraz ma się czego brzydzić. Nie, za to umarł Jego Syn. To wszystko zostało przykryte Jego świętą krwią po to, żebyś ty był świętym Jego i na tej ziemi wykonał Jego powołanie. Abyś zaangażował i zapasjonował się tym, co Bóg ma dla ciebie. Kiedy żyjesz tym, co jak Bóg ciebie widzi, wtedy tak naprawdę jesteś uwalniany. Uwalniany z wielu rzeczy, z wielu obciążeń. Kiedyś żeśmy czytali list do Rzymian i chciałbym, żebyśmy mogli otworzyć na 8 rozdziale list do Rzymian. Tam jest mowa o miłości. I w 38 wierszu, 39 możemy czytać: albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I zadałem wtedy pytanie, to co nas może odłączyć od Bożej miłości? Przeszłość. Twoja przeszłość. Jeżeli jej poświęcisz za dużo uwagi, to może cię powstrzymać przed przyszłością, a jednocześnie zniszczyć ci teraźniejszość. Wiecie, słuchałem kiedyś jednego kaznodziei, zobrazował to tak. Ktoś spakował ci bagaż, ale Bóg dał ci angaż. Wiecie, jako ludzie wierzący, oczywiście możemy chodzić z bagażem, który wielu nam spakowało. Może my żeśmy spakowali go też. To nieraz śmiesznym się wydaje, bo wybieramy się tam, gdzie się wybieramy, a w tym bagażu mamy zupełnie niepotrzebne rzeczy. A bagaż, jak to bagaż, zawsze obciąża. A Bóg przyszedł do każdego z nas i dał nam angaż. I dał ci słowo. Dał ci naznaczenie, dał ci powołanie. Dał ci przyszłość. Jeżeli przeszłość cię za mocno obciąża, to nie będziesz w stanie pójść w przyszłość, którą Pan zaplanował dla ciebie. Tak ważnym jest, aby być wolnym.
Dlatego musisz, potrzebujesz tego, aby skoncentrować swoje życie na tym, co On mówi o tobie i co On, patrząc na ciebie, objawia ci. On chce ci objawiać. Każdy z nas ma świadectwo. Nie z ośrodka Roma, może i też ten, kto był, ale mamy świadectwo. Świadectwo naszego życia. Wiecie, świadectwo jest początkiem służby. Nie wiem, czy wiecie o tym. To jest proste. Jak możemy wejść w służbę? Masz świadectwo, posłuż się nim. Proste. Takie zwyczajne. Tak naprawdę, skoro my ze świadectwa wynika, byliśmy przez tyle lat więzieni w niewiedzy, w nieświadomości. Nie wiedzieliśmy, ale objawił nam się Pan i oto dzisiaj jesteśmy kimś zupełnie innym. To usługując takim ludziom, którymi sami kiedyś byliśmy, dokonujemy zwycięstwa w ich życiu. Jedno świadectwo potrafi przemienić życie człowieka, a Bóg chce więcej. Twoje świadectwo daje ci moc i autorytet do tego, żebyś używając go mógł przemawiać w Duchu Bożym. Nasza tożsamość nie może brać się z tego, co robimy, ale z tego, kim jesteśmy w Bogu. I wiecie, nie zyskujemy tego z jakiegoś nałożenia rąk, z jednej niesamowitej modlitwy nad nami, ale przez poznanie Pana, przez poznawanie Pana. Musimy skłaniać się do tego słowa, które choćby w liście do Efezjan rozpoczyna ten cały list. I tutaj jest powiedziane, przeznaczył ciebie dla siebie. Wow! Przeznaczył ciebie dla siebie? Nie dla ciebie? Przeznaczył nas dla siebie. Do synostwa. Do synostwa. Wiecie, niektórzy nawet odróżniają bycie dzieckiem, a bycie synem Bożym, córką Bożą. To, przepraszam, stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych. A On nas przeznacza. On przeznacza ciebie dla siebie. Nie dla jakiejś służby, bo my to od razu myślimy, o Panie, Ty masz dla mnie naprawdę zajęcie. Nie, On przeznacza ciebie dla siebie. Dla siebie. Do tego, abyś był synem. To tak jak wybierał apostołów. Nie po to, aby od razu szli na cały świat, tylko aby byli z Nim tam jest. Aby byli z Nim. Co tutaj dalej jest? On nas przeznaczył na uwielbienie. Na uwielbienie. My mamy być uwielbieniem na tej ziemi. Kogo? Jezusa Chrystusa. Mamy być chodzącym uwielbieniem na tej ziemi. Jego dzieła, Jego słowa, Jego obecności, bo przez nas ta obecność będzie emanować
na wielu. Jak warto stawać w Jego tożsamości. To jest nasza tożsamość, która absolutnie rodzi się przy Jego, w Jego obecności, z Nim, w Nim. On nam wszystko zagwarantował. Tak naprawdę, wiecie, ludzie męczą się, nie wiedzą, jak poradzić sobie z różnymi wyzwaniami, grzechami, sytuacjami, problemami. A ty posłuchaj, wszystko Bóg przygotował do tego, żebyś był zwycięzcą. Jeden warunek. Musisz stanąć w Jego tożsamości. Jeżeli tego nie zrobimy, albo będziemy połowiczni w tym, to będziemy trochę ziemscy, trochę niebiańscy. Trochę ziemscy, trochę niebiańscy. A do czego Bóg nas powołuje? Do tego, żebyśmy swoje życie prowadzili przed Jego obliczem. W Chrystusie, takie stwierdzenie, apostoł Paweł bardzo wyraźnie to zaznacza, w Chrystusie. I tutaj też kilkakrotnie pada to stwierdzenie. On oznajmił nam tak wiele. On będzie jeszcze nam oznajmiał głębie tego, co już nam oznajmił. Mowa w 10 wierszu, tajemnice woli swojej. I wiecie, te czasy przychodzą, że On wypełni wszystko. On już wypełnił w Chrystusie, ale tu jest powiedziane, połączy w jedną całość wszystko, co jest na ziemi i w niebie. Drodzy, ja wiem, że to takie myśli trochę górne, ale tak specjalnie pomyślałem sobie, żebyśmy mieli odniesienie, że nasza tożsamość, ona musi wynikać z tego, co Bóg o nas wypowiedział, co dla nas przygotował i kim tak naprawdę On jest. My jesteśmy tylko tym, kim On jest. Możemy być tylko tym, kim On jest. Jeżeli tego nie zrozumiemy, nie przyjmiemy, to połowicznie będziemy chodzić. A On chce, żebyśmy chodzili w pełni, żeby Jego objawienie, Jego chwała dotykała nas chwała za chwałą, żeby Jego wyposażenie nieustannie w nas dodawało i pracowało, wkładało poznanie. Dalej, gdybyśmy czytali list do Efezjan, możemy czytać o tym, aby oświecił oczy serca waszego. Abyście wiedzieli, no właśnie, jaka jest nadzieja, jakie jest powołanie, jakie jest bogactwo chwały. Dla kogo? Dla świętych. Dla świętych. To wszystko, słuchajcie, jest przeznaczone dla ciebie i dla mnie. Wszystko. Nie myślmy, że już żeśmy poznali. Bądźmy tymi, którzy się uczą. Bądźmy tymi, którzy chcą dalej jeszcze więcej. Nie bądźmy tymi, którzy, a ja już tutaj wiem. Nic nie wiesz. Jeżeli wiesz, to nic nie wiesz.
albo niewiele wiesz. A to, co wiesz, jeszcze ci zagradza to, co mógłbyś wiedzieć. Lepiej przed Bogiem zawsze mieć otwarte serce. Lepiej przed Bogiem być odkrytą kartą. Panie, Panie, Ty wiesz. Ty przemawiaj, Ty objawiaj. Ja potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojej obecności, a nie swojej wiedzy. Po co Ci wiedza, bracie i siostro? Nam jest potrzebne Jego objawienie, które nas postawi w zupełnie innym miejscu. Niech stawia, niech umacnia. Jeżeli już masz to objawienie, to umacniaj je, bo będziesz bardziej wypełniony, tak żeby innym udzielać z tego, co masz. Jesteśmy powołani, drodzy bracia i siostry, do społeczności z Nim. Na wieki to potrafimy sobie wyobrażać, jak to może być. Ale słuchajcie, tutaj, tu na ziemi jesteś powołany do społeczności z Nim. Kim jesteś w Chrystusie? Kim On powiedział, że jesteś? Kim On ci objawił i jeszcze objawi? Bądź Jego synem. Bądź jego córką, która czuje swojego tatę, który zna marzenia swojego taty, zna pragnienia, zna myśli. Pewnie, że nie dościgniemy Boga. On zawsze będzie nad, zawsze będzie więcej. Ale On siebie dał, tak? Dał? Po co? Po to, żebyśmy mieli poznanie. Niech Pan prowadzi nas w takiej społeczności, która nie jest społecznością czynienia tylko różnych rzeczy, ale bycia. Przede wszystkim bycia. Bycia przed Jego obliczem. Wiecie, nie będziemy w stanie wysiedzieć, jak będziemy czuć Jego obecność, Jego słowo, Jego przynaglenie, Jego wysłanie, Jego obojętnie. Bóg jest naprawdę wspaniałym, najlepszym Ojcem. Najlepszym. Powstańmy. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Tato. Ty jesteś tym, który dokonałeś wszystkiego, Panie. Dokonałeś tego, bo tak bardzo umiłowałeś nas, abyśmy mogli stanąć blisko przed Tobą. Abyśmy mogli stanąć w tym dziele, które Ty dokonałeś, ale też, które będziesz dokonywał, Panie, na swoją chwałę w naszym życiu, a nie tylko w naszym. Ja dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty masz wielu, których wzbudzasz i w tym czasie również wzbudzasz ich do życia w oddaniu Tobie, Panie. Niech to się dzieje, Królu, aby, Boże, Twoje słowo, aby Twój Duch Święty przemawiał i poruszał serca w miłości. Panie, abyśmy mogli rozkoszować się tą miłością, którą odczuwamy, bo Ty, Panie, ją wyrażasz w sobie, Panie. Boże, ja Ci dziękuję za to, że
mogłem znaleźć się w takim miejscu, Panie, w takiej cudownej strefie działania Twojej pierwszej miłości. Miłości, którą Ty masz do mnie. Nie, którą ja jestem w stanie wyprodukować dla Ciebie, Panie. To jest wszystko za małe. Ja chcę żyć w Twojej miłości. W Twojej, Panie. Boże, dotykaj się nas i prowadź, i błogosław. Daj, Panie, też dobry czas i dzisiejszego dnia, Panie, i przez te kolejne dni. Niech Tobie, Panie, będzie we wszystkim chwała. Amen.